do swojego mikrofonu. <laughs> Jakościowo bomba. Nawet mi się mój głos podoba. Dzień dobry. Z tej strony Dawid Myśliwiec. Mówię to dlatego, że, że mnie nie widać, ale być może ktoś kojarzy Mój głos. Prowadzę kanał popularny naukowy. Uwaga Nauków Bełko, to też pewnie wiecie, jeżeli trafiliście tutaj. Najprawdopodobniej wiecie, tak zakładam. A to, co tutaj się odbywa, to jest w założeniu podcast, czyli taka przegadana forma coś, co mi bardzo odpowiada przegadanie. Podcast, który planuję nazwać prawdopodobnie już to jest wpisane w, tym, w tytule odcinka Przegadana godzina który polega na tym, że wybieram sobie maksymalnie otwarty temat, do którego można podejść z wielu stron. I na dodatek tak, żeby z tych podejść jeszcze robić dygresję, żeby nie było tak, że czasu brakuje, że czasu jest za dużo i trzeba wypełniać ciszę, tylko żeby po prostu urwać, bo lepszy jest niedosyt niż przesyt. I jest to też układ taki, w którym nie mówię tylko ja. Zapraszam osoby, które uważam mają coś do powiedzenia, mają dużo do powiedzenia. Wszystko wskazuje na to, że to jest drugi odcinek, w którym będę mówił o rekordach niedopobicia z opiekunem mojej pracy magisterskiej i z moim niegdysiejszym nauczycielem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i on się nazywa Jacek. I on się czym zajmuje w swojej pracy naukowej, jakbyś miał Jacku powiedzieć w kilku zdaniach? Zajmuje się adsorpcją różnych rzeczy na adsorbentach. Ale dzisiaj planujemy mówić zupełnie o czymś innym, bo bądźmy szczerzy, no tak jak mówię, przeciętny Kowalski, który mógłby być zainteresowany tym, co mamy do powiedzenia, to na pewno nie interesuje się adsorpcją. Ale mamy clickbaitowy tytuł. Bo wymyśliłem, że porozmawiamy o rekordach nie do pobicia. Zdecydowanie clickbaitowy. Zdecydowanie clickbaitowy, ale... Tak jak i do pierwszego odcinka. Tak jak i do pierwszego odcinka. No, inaczej nie wypłyniemy, No bądźmy szczerzy. Trzeba po prostu złapać i tak czas tego odcinka, czyli prawdopodobnie ponad godzina, będzie bardzo odstraszający. Także niech ten clickbait będzie w tytule. No, nie powiem, tak jak mówię, ja tutaj nie chcę skryptować. My jesteśmy w zasadzie po 20 minutach rozmawiania o czym można opowiedzieć. Tak, razem. No, ja miałem jakieś tam pomysły, Jacek miał jakieś pomysły. I te rozmowy są nieskryptowane. I dlatego zaczniemy od pytania, Jacek, też było przed sekundą. Ile najdłużej nie spałeś? No to nie jest skryptowane, bo naprawdę się do tego nie przygotowałem. Najdłużej nie spałem. Jacek ma dwójkę dzieci, bliźnięta. Mam dwójkę dzieci. Myślę, że właśnie jak, jak się zastanawiam nad tym, kiedy, ile najdłużej nie spałem, to najdłużej nie spałem właśnie wtedy, jak moje super dzieci się urodziły, albo były małe. I myślę, że to jest. Ale także w ogóle nie spałem. W ogóle, tak. Bez przerwy nie spania. Nie, to myślę, że to pewnie jedną noc. Czyli tak, ze czy... 30-40 godzin? No, coś takiego. Coś takiego. Na pewno, na pewno nie dużo więcej. Na, natomiast. Yy... Nie wiem, czy pod to pytanie, bo nie wiem, co tam, nie wiem, co chciałbyś tutaj uzyskać, ale pewnie chodzi o zmęczenie. Oj, I... Bardzo chodzi o zmęczenie. Mój, o, o zmęczenie mój... i wpływ na organizm. Tak, no to, tak, no tak, to, tak. To, to, to mogę jakby tutaj odbić piłeczkę i powiedzieć, że w momencie, kiedy dzieci były małe, to. Na spółkę z żoną, to jest jak nie, jak nie miesiące, to na pewno są to tygodnie nieprzespane z jakimiś tam urywkami snu, i to na pewno odbija się na zdrowiu, odbija się na humorze, samopoczuciu, relacjach międzyludzkich i tak dalej. Bo itd. mój rekord niespania jest trochę z tobą związany. O! Mi się zdarzyło nie spać y, praktycznie dwie noce, kiedy przez jedną mag pracę magisterską przygotowywałem tak do w wersji ostatecznej do druku i po prostu kończyłem następną. Miałem to szczęście, że akurat tej ostatniej nocy były finały NBA, które, yy, które były... Szczęście czy nieszczęście? To szczęście, że przynajmniej nie, nie miałem takiego wrażenia, że siedzę nad tym i, i dostaję, mm -hmm. nie powiem czego, ale to się zaczyna na K. I po co jakiś czas... Owiec. Nie Opiec. Ko, może... Kociokwiku. Niech będzie. Kociokwiku dostaję. I po prostu co jakiś czas rzucałem okiem na jakiś mecz, który leciał w telewizji i jakoś to po prostu jakoś to po prostu przetrwałem nawet udało się tę pracę obronić nie wiem czy ktoś ją przeczytał, ja chyba jej w całości też nie przeczytałem. Ja przeczytałem nie raz dobra była, Taka na naprawdę, pewno była gruba, naprawdę była dobra na naprawdę naprawdę była, była gruba. Dobra. nie widać było, że nie spałeś jak, ale ja wiesz co, powiem ci tak te nasze wyniki to są takie popierdółki, a nie killer w sensie ilości niespania ach mówisz o te tym te ilości no tak. niespania no to uh, i w ogóle okoliczności, jakie one są takie prozaiczne, że coś tam robiliśmy, że dzieci. Zawsze opowiadałem, jeżeli miałem okazję opowiadać o śnie, a miałem okazję opowiadać o śnie, że rekord w ilości nieprzespanych godzin pod rząd należy do niejakiego rendy gardnera, który wtedy był w szkole średniej i z kolegami na konkurs naukowy postanowił pobić rekord w ilości nieprzespanych godzin. I nie spał 11 dni. To znaczy 11 dob. 11 dob nie przespał. 264 godziny bez snu. Przeżył? Przeżył, przeżył. Najciekawsze jest może to, co, co się z nim działo potem, bo ja jak sobie wyobrażam taką po prostu kolosalną liczbę godzin bez snu, to wyobrażam sobie, że ktoś potem wrócił, i po prostu trzy dni był śpiącą królewną. Nie, to chyba tak nie działa. To chyba nie, nie da się odespać zaległości. Tak mi się da kiedyś Da się odespać od tym zaległości, ale nie na, na pewno nie na raz. W każdym razie on po prostu przespał się 14,5 godziny potem i wszystko wróciło do normy. Młody organizm szybko się zregenerował. Może i młody organizm. Ostatnio ktoś mi napisał wiadomość, bo ja o tym mówiłem w jednym ze swoich filmów, że on miał jakieś problemy w późniejszym wieku, ale nikt nie łączy tego z tym eksperymentem z młodości. Ale jakieś problemy, czyli? Dokładnie w tym momencie właśnie nie pamiętam, nie jestem w stanie tego y, powiedzieć. Natomiast... Y, jeżeli chodzi o takie bezpośrednie konsekwencje, bo on był pod opieką lekarza. Co więcej, o tym się tyle mówi, podejrzewam, dlatego, że do, do tego całego eksperymentu podłączył się taki lekarz nazwiskiem Dement, taki badacz snu, który był bardzo znany i on opisał ten przypadek deprywacji snu takiej 11-dniowej. I na przykład dzięki temu wiemy, tutaj się posiłkuje notatkami. Drugi dzień. Problemy z koncentracją, nie rozpoznaje rzeczy po dotyku na przykład. Czyli stracił taką umiejętność, że zawiązywano mu oczy i on miał sprawdzić, ocenić co, mu, co dostał do rąk. Na przykład koncentracji już na tyle nie miał. Dzień trzeci. Staje się zły, poirytowany, choleryczny, ma problem z powtarzaniem zdań. Dawali mu takie zdanie e, po angielsku, e, także może być dziwnie. Peter Piper picked a... Pack of Picked Peppers i miał powtarzać w kółko i nie był w stanie na przykład. Czyli ta mowa stała się taka, uwaga, uwaga, bełkotliwa. A od czwartego dnia miał halucynacje, był przekonany, że jest znanym futbolistą, a z drugiej strony, że ci, którzy go nadzorują, to są zombie, którzy chcą dostać się do jego mózgu. Jedna rzecz przychodzi mi do głowy, jak mówisz o tych halucynacjach i braku snu. To jest dosyć znany objaw przy długotrwałym wysiłku fizycznym, na przykład przy biegach ultra, gdzie ludzie w momencie kiedy. Euforia biegacza masz na myśli. Nie, nie mam wątpliwości. Nie, nie, czy mam, nie, nie. Mówię, o o mówię o halucynacjach. Ostatnio oglądałem ten film polski, Najlepszy, i tam były też pokazane te halucynacje, kiedy pan Jerzy Górski. Jerzy Górski, dobrze. Nie mam pojęcia. E, tak, to jest o... A film polecasz generalnie? I tak i nie. Ale może aż tak, nie, nie, nie róbmy aż takiej dygresji o filmie, to może kiedyś. Natomiast tam jest pokazane, kiedy on. To w skrócie, jednym zdaniem, to jest film o człowieku, który z narkomana stał się zwycięzcą podwójnego Ironmana. W bardzo, bardzo dużym skrócie. Historia bardzo ciekawa. Czy film jest dobry, czy nie, to już tam kwestia, czy się komuś spodoba, czy, czy, czy nie. Natomiast tam pod koniec tego filmu jest pokazane, kiedy on finiszuje i właśnie ma halucynacje i pokazują mu się tam najbliżsi, jakieś, wydaje mi się, że jest całkiem gdzie indziej. I ten objaw jest znany właśnie w długotrwałych biegach, nawet w takich stosunkowo krótkich biegach, jak na przykład maraton. Też, też takie sytuacje potrafią się znaleźć, jakby zdarzyć, że ktoś to jest tak duży wysiłek, że aż kończy się to halucynacjami. Także tak myślę sobie tutaj, czy tego nie można by podciągnąć, jakby, tak? To, to może być ciekawe, o ile, z czego, z czego wynikają te halucynacje? Ja nie umiem odpowiedzieć, nie jestem na tyle tutaj kompetentny. Natomiast też y, spieszę tutaj wyjaśnić y, Twoją dygresję. Jacek też jest y, fanem biegania. Lub, lubisz pobiegać. Może się przedstawić, co? No właśnie ja przedstawiłem cię trochę tak od strony naukowej, a ty masz też inne życie. Nawet może. Dlatego jesteś, nie dlatego, że badasz adsorpcję, tylko dlatego, że masz to inne życie. Także a, dziesiąta minuta. Jacek się przedstawia, proszę. Dzień dobry. Nazywam się Jacek Patkowski. Z RODO pozwalasz, żeby to puścić? Zdecydowanie tak. Na mikrofonie jest napisane RODE, także prawie to samo. To miejsce na Twoją reklamę, Sennheiser. Um, jestem adiunktem na Wydziale Chemii. Na, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej. Pracuję tam od lat 18. Dodatkowo, chociaż nie dodatkowo, jestem też nauczycielem w szkole średniej, w pierwszym Liceum Stanisława-Steryczce w Lublinie. A do tego, co, jestem ojcem dwójki dzieci, mężem wspaniałej żony. Pozdrawiam zarówno sydwonie jak i dzieci. Przyłączam się, tak znam, tak. znam. Miałem okazję zobaczyć. A do tego, do tego, tak już w wolnym czasie, bieganie, rower. Samochody, samochody bardzo. Oj, tak. Chociaż ostatnio jakoś mi się zmienia to, także teraz bardziej bieganie rower. Jakoś tak, ale samochody bardzo. Zresztą z Dawidem poznaliśmy się tak naprawdę. O, to może ciekawa historia. Jeśli można, dwa słowa. Proszę. Poznaliśmy się, poznaliśmy się Dawidem, moim studentem na pracowni z, z radiochemii. radiochemii, metod radioizotopowych. Tak, radiochemii, metody radioizotopowe. To było, całkiem, to było całkiem ciekawe doświadczenie. A później uczęszczał na mój wykład ogólnouniwersytecki, chemia w motoryzacji. I nie miał żadnych skrupułów, żeby powiedzieć mi, co na tym wykładzie robiłem nie tak. I bardzo mi się to podobało. Bo... Znaczy, jeszcze w międzyczasie się trafiło to, że y, przyszedłem do ciebie robić wykłady popularno-naukowe na festiwal nauki, żeby mieć Zgadza punkty się. do stypendium. Tak. I tak naprawdę, powiedziawszy z tych wykładów, troszeczkę ta moja aktywność w internecie też wyrosła. No to, że to, 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 to były się... takie początki naukowego bełkotu. Tak, tak. Y, I ja, ja zawsze lubiłem robić takie rzeczy. W... Wodotryski w tych prezentacjach, że tam coś wchodzi, wychodzi, a Jacek ma takie surowe męskie, tak po męsku robi, to znaczy jest zdjęcie i trzy punkty, na przykład na slajdzie. I gdzieś tam zawsze delikatnie mu sugerowałem, że dużo lepiej by się to oglądało, gdyby na przykład te punkty po kolei wskakiwały bez spoilerów, albo żeby to zdjęcie było z jakąś ramką, taką tak, odrobinę, tak, pamiętam to. odrobinę takich rzeczy. I gdzieś tam wypośrodkowaliśmy. Dawid, tak. za, dużo, Dawid za dużo wodotrysków, tak, ja trochę zasurowałem. Tak. Ja że myślę, tak. się tak, Ale przyznaję się bez bicia, że tak naprawdę dopiero Monika mi wmówiła, że te wodotryski to są, to do przesady mogą być, że taka pewna zachowawczość, jeżeli chodzi o ten element. Nie powiem, nie powiem, a mówiłem. Mówił, mówił, mówił. Ale no tu się, dwa takie charaktery, że one na pewne ustępstwa były w stanie pójść, ale nie na wszystkie tak jest. Ale nie na wszystkie. Dobra, rekordy. 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 Mówię, dlaczego ja zaczynam od tych rekordach nie do pobicia i pytam cię o to niewyspanie? Dlatego, że. Po pierwsze, nie można już pobić rekordu Guinnessa, jeżeli chodzi o liczbę godzin bez snu bo w latach 77 roku bodaj kobieta, Dob, która. Dobry się... rocznik. Dobry rocznik, to jest. No, dobre, mm. dobry. dobry. A kobieta, która się nazywała Maureen Weston, nie spała przez. No z... zgaduj, może nie widziałeś. Ten uczeń średni jest też świetny. Tak? godziny. I ja się przyznaję bezbicia. Do niedawna byłem przekonany, że to jest absolutny rekord do dzisiaj. Ale on jeszcze w 64 roku, w ogóle on zaczął w 63 w grudnia, skończył w styczniu 64, czyli sobie na dwa lata rozłożył rekord. Mm -hmm. Ten rekord został bardzo szybko pobity o pół dnia, i potem kolejne rekordy się pojawiały. i Księga rekordów Guinnessa, ostatni wpis pisma, no zgaduj, ile może być? Miesiąc. Prawie. 449 godzin. Ale bez... to nic nie mówi, wiesz. 400 no, godzin to nic nie mówi. No 200 go... 250 godzin to jest 11 dni. Czyli tutaj okay. mieliśmy prawie, czyli... prawie 20 dni. No, blisko do miesiąca jakbyśmy... Po... I ona, tam... rozumiem, ona też przeżyła. Ona też przeżyła. Yy, dlaczego, to dlaczego niby mieliby przestać te rekordy bić na przykład? A no dlatego, że jak eksperymenty na szczurach się robi, im się nie, nie daje spać, to one umierają zawsze, koniec końców. W latach 80., XIX wieku szczeniarkom Ludzie potrafili robić straszne rzeczy szczeniakom. Ale ludzie robią to dobrowolnie, ten brak snu. Tak, robią, robią to dobrowolnie. Nie no, można a... im tego zabronić, żeby na przykład chcieli spróbować. Ja wiem. Ja wiem, że to jest takie myślenie y, trochę jak Korwin, że każdy ma swoją y, wolę. wolę na przykład, ale czy oni to robią na przykład z pełną odpowiedzialnością, myślisz? Jakby się taki rekord miał, miał pobić, Wiesz co, porównałbym takich ludzi, którzy próbują za wszelką cenę pobić ten rekord, do na przykład amatorów w bieganiu, którzy, albo w kolarstwie, którzy jadą na dopingu. Wyścig o pietruszkę, tak naprawdę, to nic nie znaczy. A mogą bardzo dużą cenę zapłacić. No tutaj. właśnie. No, także, I co, twierdzisz, że tutaj jakby zakaz. Bo zakaz. Powiem ci, z czym mi się to kojarzy. Ustalania takich rekordów to jest jakby ochrona potencjalnych. Lekkomyślnych osób, które chciałyby po prostu być mhm. wpisane do księgi rekordów Guinnessa. No, jeżeli oni mogą pobić rekord w ilości na przykład, nie wiem, rozciętych ananasów maczetą, bo to takie rekordy są zapewne bardzo chętnie notowane, tego typu rekordy w księdze mhm. Guinnessa, to niech oni sobie biją takie rekordy. Takie jest moje zdanie. A takie, gdzie potencjalnie jest gdzieś krzywda dla nich, nawet jeżeli oni to powie, wiesz, no, a nie wiadomo, czy ten człowiek na przykład cokolwiek wie o deprywacji snu. Bo na przykład on ma na nocną zmianę i on może 20 godzin nie spać i on mówi, że jest twardy, bo kawę wypije, łyknie jakiegoś tam kopiko, wyssie i, i... Czyli trzeba po prostu pomóc ludziom, żeby sobie krzywdy nie zrobili. Nawet, no, tutaj tak, ale mówię, ja mam takie skojarzenie, na przykład tutaj elektrownia jądrowa w Polsce. I robimy, idziemy teraz na ulicę i na przykład robimy sondę społeczną i trafiamy na... I 90% ludzi odpowie, chce, żeby była, ale nie koło mnie. Tak, 90%, a 50% na przykład odpowiedzą, e, w Czernobylu pierdnęło raz mocno, to i, po, to i w, to każda wcześniej czy później tak strzeli, nie? I, albo nie wiem, no ja mam przed oczami to zdjęcie gdzieś, jak jest jakaś kapliczka antyatomowa, na której na krzyżu jest napisane, Boże, chroń od atomu. Widzę to. Widzisz to. Widzę I... to. Kiedyś mi uczeń mema zrobił. Tak. O, ten, a, ja, a ja to był. ciebie chyba nawet podkradłem i w jakimś wykładzie wykorzystywałem. No Boże, chroń od atomu. I do tego doklejona Maria ta. Kiri. Maria Kiri. Tu się... Ja. Tu się tu, tak. Tu, tu się jądra atomowe znajdują. No. I, I po prostu ja to mam przed oczami w tym momencie i sobie myślę, że gdybyśmy zrobili głosowanie i na przykład jakiś ksiądz Zambony nawiedzony powiedział, e, że jądrowe to jest na przykład, nie wiem, bluźnierstwo. I nagle okazuje się, że ktoś, kto nie ma pojęcia o czym głosuje, idzie za głosem osoby, która nie ma pojęcia o czym mówi, a kompetencja, czy zdrowy rozsądek mówi, że alternatywa dla węgla jakaś musi w Polsce, kurde, być. Zwłaszcza, że to tak wygląda. I tutaj mam to samo, że no, ktoś sobie pomyślał, ja będę w księdze Guinnessa i nie, to się Janusz będzie zazdrościł, nie, sąsiad, ale sobie się sąsiadowi, że tutaj nóż w kieszeni otwierał, a ja będę w księdze Guinnessa nie będę spał. Aha. I potem nagle się okazuje, że 18 dni jeszcze człowiek wytrzyma, ale tak po 20 ryzyko śmierci jest na przykład 50% dziennie. On będzie chciał 21 bo oczko. Albo żeby pobić rekord. Albo po żeby pobić rekord. Tak. Ja to po prostu w tym momencie widzę. Są przypadki, gdzie. Czyli co twierdzi, że ten rekord nie zostanie pobity? A przynajmniej nieoficjalnie. Oficjalnie nie zostanie pobity? Nie, bo of... oficjalnie. Tak, on oficjalnie jest już nienotowany od 1977 roku. Czy, prób... czy podejmuje się próby? No Podejrzewam, że. Wszystko można, natomiast to jest moim zdaniem taki rekord niepobijany ze względów formalnych. To trochę mi przypomina um, te głupawe challenge w internetach. <śmiech> <śmiech> tak sobie teraz. Po, po nich, bo mi nie wypada. <laughs> tak sobie, tak sobie teraz pomyślałem, typu, ja, ja nie mam czasu za, aż tak żeby śledzić internety, ale. Gdzieś był ten z tą zimną wodą, Ice Bucket Challenge, chociaż to podobno miało niby to jakieś tam. Stwardnienie zanikowe boczne i zebrano Ale coś rzeczywiście inspiracji. coś z tego było? Tak, tak. Okej, okay, dobra, to zwracam, się, to zwracam to zwracam, Praca Nawet się ukazała. z tego. Ale jest tego cała masa. Jest, głównie ale... młodzi, młodzi ludzie, jakiś tam, nie jest. wiem, żeby sobie udowodnić, nie wiadomo co. I... Challenge to challenge, ale są challenge, ja nie wiem, zjadłem kapsułkę do prania. O, akurat ten challenge postanowiłem ominąć. Kiedyś okay. się chciałem załapać na hype na Fidget Spinner i to wyszedł słaby film, tak, że po prostu robię to, co chcę, a nie to, co jest modne. Chociaż, no, ale zmierzyłeś prędkość, tam coś wyszło, No nie? coś zmierzyłem, ale potem okazało się, że na anglojęzycznym kanale w prawie identyczny sposób ktoś zmierzył. i Przed tobą czy po? Przed, przed. I wyszło, że nie. ściągnąłem. Wyszło, że ściągnąłem. Ale... Nieładnie. Nieładnie. Znaczy, mhm. nie było to moim zamiarem, wiem jak to wyglądało, bo rzeczywiście ten film był, ba... no ciężko uniknąć od, uciec od, od, od takiej rzeczy. No ale, ale mówię, no to być może to jest nawet dobre i to, 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 to co powiedziałeś, że nawiązanie do tej challenge, że, że pewnych rekordów nie powinniśmy nie powinniśmy igrać grać co z Co tam jeszcze masz? Jaki jeszcze masz rekord? Widzę, że cię nudzi. Przysypiasz? Nie, nie, nie nudzi. Nie Na nudzi, rekordzie tak, o wiesz. braku snu. Właśnie, drugi rekord jest taki, Chaka, że przysypiasz. to ten, e, powiedziałem Jackowi wcześniej mniej więcej o czym będę chciał tutaj wspomnieć ja ze swojej strony, znaczy ustaliliśmy co będzie, ale jeden sobie zastrzegłem, że będę potrzebował two, twojej reakcji. W dwóch będę potrzebował twojej reakcji. Mam jeszcze przed sobą kartkę, którą za chwilę odwrócę i coś z niej przeczytam. I będziemy właśnie... To też taka moda na YouTubie, re reaction videos. Okej. Okay. Że Jacek będzie reagował na moją historię. Jacek, przypomnij mi, czego uczyłeś mnie w, na studiach. Jak się nazywał przedmiot? Radiochemia Techniki Radioizjotopowa. Bardzo dobrze. Czy znasz takiego człowieka jak Sutomu Yamaguchi? I on właśnie jest bohaterem tej historii, którą chcę Ci Jacko opowiedzieć. Okej. Okay. I on utrzymuje rekord, który moim zdaniem nie zostanie pobity. Z wielu powodów. I zaraz będziemy argumentować dlaczego. E, firma Mitsubishi. Słyszałem. Dobrze. I on pracował jako konstruktor statków. Pochodził w Japonii z bardzo takiego no, zacnego rodu, gdzie ci ludzie byli uznanymi inżynierami, między innymi armatorami, na przykład, czy elektry elektrykami, elektronikami. I a jego firma, właśnie ta Mitsubishi, wysłała go do jednej stoczni, do miasta takiego stoczniowego nad morzem w Japonii, gdzie on pojechał ze swojego rodzinnego miasta. I to miasto nazywało się, do którego on pojechał, w którym była stocznia, Hiroshima. I on tam przybywał w 1945 roku, w lecie. I tak się zdarzyło, że 6 sierpnia tegoż roku e, miał taki moment przełomowy miejsce właśnie w Hiroshima, a mianowicie Amerykanie pierwsze zrzucili w serach militarnych bombę atomową, czy tam bombę jądrową, może tak nawet powinniśmy mówić, na to miasto. E, little Boy. Little Boy. E, właśnie to będzie twoja rola, żeby to uzupełnić, tę historię. No i on, tak się złożyło, że Udało mu się przeżyć, prawdziwie nie bez szwanku, bo on był poparzony, utracił większy... Był tam w, momencie, był tam w wybuchu. momencie wybuchu bomby. Częściowo miał utratę słuchu, wzroku, a bardzo silne poparzenia, znaczy na bardzo dużej powierzchni ciała. Na tyle, że całą, całą noc spędził w szpitalu, ale ze względu na to, co się działo w Hiroshimie po wybuchu, czyli że to miasto było w ogóle niefunkcjonalne. Chociaż ta bomba, w stosunku np. do takiej car-bomby, to, to była kolejna popierdółka jak sobie porównamy skalę, to wcale nie była potężna bomba, tak w porównaniu do tego, co dzisiaj można by zdetonować. Little Boy, jeśli dobrze pamiętam, to było 10 kiloton? 10 kiloton chyba. A car bomba 50 megaton. Tak, czyli mhm. to jest y, kilo, a mega to jest 1000 i jeszcze 5 razy. Tak jest. Czyli 5000 razy większa moc jest teraz możliwa do do, czy... No tamta była największa, to tutaj musimy zaznaczyć, że raczej już większej detonacji nie było. Ale dobra, znowu ci wchodzę w słowo. No ale, ale właśnie, ale to jest bardzo dobra dygresja. Na tym ma polegać, tutaj mam, wiesz, mają iskry lecieć w tym podcaście. To ludzie Aha. mają Tim Jacek, Tim Dawid w komentarzach robić, że okay, okay. do tego zmierzamy. Nie no mam i... szans, masz, taki, masz takich um, fanów? Nie, fanów, fanów? Fanów, fanów. Ale rzeczywiście y, trochę, trochę jest takie. Potrafi to uśpić odpowiedzialność i staram się nie dać uśpić to, że na przykład ktoś mówi: A nie oglądałem, daję lajka już. Tak. Łapka w ciemno, Dawid najlepszy. Uwaga naukowy, bełkot jedyny wartościowy, zaorać tam, nie wiem. Tak, tak, tak. tak. Górala. To, Rafunix, duże, to duża odpowiedzialność. To duża jest odpowiedzialność, ale jednocześnie to jest duży taki bodziec, żeby e, ja już swoje będę miał, czy zrobię, wiesz. Będę robił, dzisiaj robię vloga zrobienia kupy. Notification skład się zjawi, załatwi wyświetlenia, jakiś bajtowy tytuł. Nie, to. Jeszcze mi na tyle nie odwaliło, i mam osoby, które w moim życiu są, że mają mnie strzelić w ciemie, w potylicę, bo jestem nie w ciemie bity, i powiedzieć, że mi się ogarnął. W każdym razie, 6 sierpnia. Ja ci to powiem. Tak, i ty mhm. jesteś jedną z tych osób, które liczę, że same z siebie to powiedzą. Na razie nie mówi. Na razie jest dobrze. A wracając do 45 roku, i no, pan Yamaguchi po prostu. Szpitale są praktycznie funkcjonalne w Hiroshimie i zostaje odesłane do domu. Okay. Ponieważ żyje. Mm -hmm. I wraca do swojego rodzinnego miasta. Do firmy. Do Nagasaki. Coś mi, coś mi gdzieś tam dzwoni, że. Gdzie 9 Te, sierpnia? Teraz, teraz właśnie. O, o, tak, tak. Coś, coś kojarzy, że czytałem o osobie, która przeżyła. 9 obywa. sierpnia Aha. rozmawia ze swoimi przełożonymi w momencie, kiedy podobno, kiedy opowiada im o tym, co się wydarzyło w Hiroshimie, na, na Nagasaki spada kolejna. Która zresztą nie była planowana, żeby spaść na Nagasaki. No to, to może powiedz. Nie, nie pamiętam. A, no nie była Ona była planowana na inne miasta, ale nie, nie chcę, nie chcę zmyślać. Warunki atmosferyczne? Tam, tak? był, warun tam była zmiana pogody, kwestia też trochę zmiana terminu i okay. trochę to Nagasaki było którymś tam z kolei celem. Także pan Yama Yamaguchi trafił w lotka po prostu. Trafił w lotka, ale przeżył. Przeżył również tę drugą bombę i z tego, co mi się udało ustalić, był jedną ze stu chyba 60 osób, które były zaangażowane w oba eventy, jedyną, która przeżyła. W Zdecydowanie z tym, musi zagrać, w, musiał zagrać w lotkę. W związku z tym jego rekord pod tytułem 2, czyli liczba przeżytych ataków jądrowych jest moim zdaniem rekordem, który nigdy nie zostanie pobity. No miejmy nadzieję. Yy, ja dla, ale, miejmy nadzieję, bo po właśnie, pierwsze spodziewamy się tego, że nie będzie już więcej bomb detonowanych raz, a jeżeli nawet to nie więcej niż jedna. Właśnie, dlaczego, dlaczego ja uważam, że on będzie niepobity? Nie, nie I tutaj właśnie liczę na to. 63 rok, w ogóle zakazujemy prób jądrowych atmosferycznych. Czyli nawet jeżeli przypadkiem, bo zdarzało się, że były próby na oceanie, jakiś tam trawler rybacki się tam pojawił i na przykład rybacy zostali napromienieni gdzieś tam w okolicach atolu Bikini, z tego co pamiętam, tak się wydarzyło, gdzie były detonacje bomb wodorowych, to, to przypadkowo ofiary mogły się zawsze zdarzyć. Nawet w takich... Na no niemilitarnych zastosowaniach, tylko militarnych testach. Że ktoś się mógł zaplątać i przeżyć... Ale nie do końca czuję to. Co to znaczy niemilitarne zastosowanie? To znaczy, że tego... testy Chodzi o to, że to nie atak, tak? To nie był atak. No, tam że nie, nie, atak, nie, 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 nie miał nikt ucierpieć w takim czymś. To okay. był jakiś test właśnie teatralny, bikini, tam co Godzilla robili i tak, tak dalej. Tak, tak, tak. tak. A, to jest jedna sprawa. I tego od 1963 roku nie robimy. Jest zakaz prób atmosferycznych bomb bo po prostu się zorientowaliśmy, że kurcze powstają promieniotwórcze radionuklidy. Mm -hmm. I one są w takiej atmosferze i tak jakby powietrze się w atmosferze miesza i skażenie jest takie całkiem spore. Zresztą niedawno mówiłem o tym w filmie o datowaniu, o datowaniu tkanek ludzkich, że to jest taki bump pulse mm -hmm. dating. Możliwość takiego datowania. Taki jaki gong, po którego głośności możemy powiedzieć, kiedy jakaś komórka, dana komórka powstała. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, o której już trochę wspomnieliśmy, że ta carbomba ma dużo większą siłę rażenia. I o ile w przypadku takich bomb, typu właśnie Little Boy czy Fat Man, które były zrzucone na Japonię no, w na, czasie II wojny światowej, to były bomby, które powodowały zniszczenia sporych części miasta. Tak. tak. To były, to bomba by... zniszczyłaby miasto. Sarbomba bomba by zniszczyła, by zmiotła. Kiedyś nawet widziałem takie symulacje, promień. Wrażenia, powiedzmy, ten, przepraszam, ten, który miałby zniszczyć wszystko, to kiedy to się nałoży na Paryż, a Paryż nie jest małym miastem, to z Paryża nic by nie zostało. Nie? No właśnie. I tak o tym że... mówię, że tutaj on mógł, powiedzmy, przy tych. To trochę strasznie brzmi takie kalkulowanie. I, i zawsze się zastanawiam, na, na ile to można powiedzieć, właśnie w ten sposób, ale że to, to nie było coś wielkiego w dzisiejszej skali. I dzisiaj on raczej nie miałby szans, gdyby taka bomba po prostu spadła w centrum miasta, w którym żyje. Dzisiaj. Ym... Albo jego szanse byłyby dużo, dużo mniejsze. I przy pierwszym, i przy drugim wypadku. W związku z tym szansa, że komuś to się wydarzy, z dzisiejszą bronią, gdyby doszło do jej wykorzystania, A pomijam fakt, że działania polityczne są takie, żeby nie wykorzystywać tej broni. Dzisiaj wydaje mi się, że jeżeli takie zagrożenie mogłoby wystąpić, to tylko i wyłącznie ze strony szeroko pojętych terrorystów. I to, ale to raczej będzie jeden, jeden jakiś tam incydent i, i, i tyle. Żadne cywilizowane państwo, które jest potęgą atomową, dzisiaj sobie na coś takiego nie pozwoli, bo wie, że zaraz będzie reakcja z drugiej strony. I to w zasadzie też utrzymywało jakąś tam mhm. równowagę tak, w okresie tak. zimnej wojny. Tak? Także tutaj się z tym zgodzę. Tak, myślę, że szansa na to, że ten rekord, jak dziwny by to nie był rekord, liczba przeżytych wybuchów jądrowych... dwa, dwa. dwa. przypomnijmy. Dwa... dwa. Tak, zgodzę się z Tobą, że ten rekord jest bardzo, bardzo mało prawdopodobny, że to zostanie pobite. Inna sprawa jest taka, co być może niektóre osoby zaciekawi, że Pan Yamaguchi zmarł dopiero w 2010 roku na nowotwór żołądka. Czyli co nie takie złe to promieniowanie. Właśnie o to chciałem zapytać. Tak, pomyślałem, że to jest dobra okazja, żeby wspomnieć o czymś, o czym też zdarzało nam się rozmawiać, nie da się ukryć, o hormezie radiacyjnej. Mhm. Pytanie jest na przykład takie, czy, czy to, że on dostaje nowotworu, który jest w 2009 pierwszy raz publicznie powiedział, że ma nowotwór, czyli rok przed śmiercią, czy można w jakikolwiek sposób w ogóle powiedzieć, że to ma związek? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, no że nie. Ja to widzę w ten sposób. Po pierwsze, to tak trochę też jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś o tym liczba przeżytych ataków, no, czy tam wybuchów bomb jądrowych, dwa. Mamy tutaj za mało danych, bo nie wiadomo, jak daleko ten ktoś stał. Jak porównywać teraz, czy ktoś po prostu zobaczył ten wybuch z daleka i go przeżył, czy stał tak, no tak jak mówiłeś, w tym Hiroshima został W jednym poparzony. i w drugim mieście się znajdował. No tak, znajdował się w mieście, ale to właśnie tak, w jednym został poparzony, a w drugim, bo tu już nie, ma, nie masz nie, chyba nie, dane, nie, nie masz nie, danych. Nie, nie mam informacji. Chodzi o to, że tutaj jest strasznie, strasznie, to jest takie nieprecyzyjne. Oczywiście brzmi to świetnie i brzmi to tak jak mówię, bardzo clickbaitowo. Można porozmawiać o czymś, tak, można, można porozmawiać o broni jądrowej. Ale wróćmy do, wróćmy do Hormezy. Nie wiem, czy słuchacze to wiedzą, czy nie. Hormeza radiacyjna to jest mm, nie do końca y, poparty, powiedziałbym, jakimiś badaniami, bo nie ma też robić w badaniach niejedno, na życiach. niejednoznaczne, bo tak, badania niejednoznaczne, na Nie są. Niejednoznaczne. Jest to, to pogląd, który mówi krótko i na temat, y, że Kontrolowane dawki promieniowania inizującego działają prozdrowotnie. Nieduże. Nie duże. Nie no, kontrolowane w tym sensie. Tak. Kontrolowane nieduże dawki promieniowania inizującego działają prozdrowotnie. Ja, kiedy o tym rozmawiam, zawsze to próbuję sobie to albo wyobrazić, albo przetłumaczyć komuś to na zasadzie albo szczepionki, mhm. powiedzmy, Dokładnie. że dajemy, że dajemy u czy tam osłabione wirusy i organizm się do tego przyzwyczaja. Tak tutaj niewielkie dawki promieniowania powodują, że uszkodzenia, które to, pro, to promieniowanie. Aparat, wywołuje. Napra aparat naprawczy. Aparat jest... naprawczy nas się po prostu poprawia. Tak. Czyli teraz, jeżeli później. Jest jeżeli, jeżeli później mielibyśmy na przykład jakiś czynnik nowotworowy e, potencjalny, to nasz organizm już jest na to przygotowany. Bądź też druga rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, to hartowanie organizmu. To jest tak. też coś podobnego. Morsowanie jakieś. Tak, morsowanie. Bo jeżeli weźmiemy osobę, która nie morsuje, i wrzucimy ją do wody o temperaturze 3 stopni Celsjusza. To ta osoba. No przede wszystkim, nie wiem, wszystkim szok może Przede wszystkim przeżyć. szok i może zejść na zawał serca, tak. ale na pewno nie sądzę, żeby to wyszło jej. O tak, może nie sądzę, żeby to wyszło jej na zdrowie, ale kiedy ktoś przy, przy, przygotowuje się do tego i przyzwyczaja swój organizm stopniowo, no to później nagle okazuje się, że jest w stanie to wytrzymać. Tak, Co więcej, jeszcze zadowolony wychodzi i cieszy się dobrym zdrowiem. Tak, to właśnie tak, tak jak mówimy, ta hormeza to jest. To nie jest w pełni zaakceptowana teoria, natomiast w nauce to po prostu się zdarza że są zwolennicy pewnej tezy, są pewne argumenty za, pewne argumenty przeciw i, i na tym po prostu trzeba poprzestać, no bo nie możemy zrobić kontrolowanego eksperymentu na ludziach i ich bez, bezkarnie napromieniować, a przenieść eksperymenty na myszach też, też nie zawsze jest dobre jeden do jednego. Się. Można, się, można się tutaj wiele razy nadziać na pewno i historia nauki zna takie przypadki. Zresztą biochemia sama jest bardzo podobna, ale nie identyczna. Mhm. Wiele efektów, które obserwowano na myszach, nie obserwowano na ludziach. Inna sprawa, że większość badań, które są publikowane i w których jest robiona statystyczna analiza danych, to ma 95% przedziału ufności podany. A 95% przedziału ufności to znaczy, że na 95% taki efekt nie był przypadkowy. Zawsze jest e, szansa, że komuś się po prostu bardzo nie przyfarciło bez jego złej woli i dostał takie wyniki. Taka jest ich interpretacja. Jak ktoś to powtórzy, to w 19 przypadkach na 20 dostanie przeciwny wynik. Także nauka nigdy nie po, nigdy nie będzie jednogłośna, w takich no, czasami będzie, dobra. No nikt nie będzie. Mogę tylko powiedzieć tak, tutaj. Do, tu dobrze mówisz, jak, że tak, że tutaj się nie ani nie wcinam, ani no, tak, nic od tak, siebie tak, nie, tak. nie no dodaję, Po prostu jest to jest taka moja dygresja. Bardzo często z ludźmi rozmawiam i ja mówię, ej, ale tu jest praca. A, bo na mnie taki trigger to jest trochę o tych szczepionkach, powiedziałeś, i mi się przypomina to, co widziałem na marszu 2 czerwca, który teraz był, który widziałem w y, jakiś filmik na YouTubie, gdzie ktoś z okna to kręci i w prawo nie widać końca marszu, w lewo nie widać końca marszu. Aha. Ja sobie tak myślę, kurczę. 100 milionów ludzi umarło na Ospę Prawdziwą w XX wieku i ktoś mi teraz po prostu i 30 lat tej Ospy, czy 40 lat tej Ospy Prawdziwej nikt nie widział i się w dupach od tego dobrobytu poprzewracało, bo po prostu nagle wieszamy psy na czymś, co uratowało setki milionów istnień. Nie chcę używać brzydkich słów. Tak, tu się, też się zgodzę, Dawid. No, to dla mnie, dla, ruch, dla prostu... mnie ruch antyszczepionkowy to jest... Y... Autentycznie mo, mo, moje podsumowanie wielu tych osób, nie uwierzę że wszystkich, bo niektórzy naprawdę są otwarci na dyskusję, ale są osoby, które mają taki syndrom tak zwanej oblężonej twierdzy, że jak, on, jak się zbierze 10 osób, które ma inne zdanie niż setka, i chce się ich przekonać, a mhm. bardzo często to przekonywanie jest robione tak nieodpowiednio, moim zdaniem. To znaczy agresywnie, że, tak że przylatuje ktoś mówi, Ty głupia tam Franco, żeby ci dziecko zachorowało. Mhm. To są takie argumenty. To, to, to nie jest argument w dyskusji, to jest to argument, argument, który sprawia, że oni poziom, się. Poziom ogórka, przecież tak, poziom pięty. Tak, że oni właśnie biorą się bardziej pod pachy, pod ręce, pod łokcie i tylko silniej na te takie rzeczowe, powiedzmy, argumenty atakują i jednocześnie wszystko, co im sprzyja, przyjmują. Bezrefleksyjnie bardzo oczywiście, często. No oczywiście. Inna sprawa jest taka, że dużo osób, które wierzą na przykład w to, że GMO jest złe, mówi, że GMO jest, powinno być zabronione niezależnie od tego, czy udowodnimy, że jest bezpieczne, czy nie. A takie, takie absolutne walory moralne są, że tak jakbym ciebie zapytał, Jacek, czy uważasz, że kazirodztwo jest złe? No, jakbym cię zapytał, czy jesteś za kazirodztwem, czy nie? No nie jestem za. Dlaczego? Tu, tu mnie masz, co? No. I, teraz? I teraz uwaga. Zrobili takie autentyczne badania w Stanach. Dużo osób mówi, no bo chów sobny, zobacz co się stało z Habsburgami. No, przestali, dzieci im się martwe rodziły, zdeformowane, chore no, no. psychicznie. Gra o tron. Jacek nie cierpi, nienawidzi. Targerianowie jeden, wie, jeden wielki, drugi szalony. To albo... nie, 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 nie cierpię, nie nienawidzę. Po nie, prostu nie od samego początku próbujesz mi namówić, żebym to oglądał. I to nie tylko ja. I nie tylko ty. Taki Nawet uparty. co najmniej te dwie osoby jeszcze tak. przychodzą mi do głowy z najbliższego mojego otoczenia. No ale jakoś, jakoś jeszcze nie. Jakoś no, jeszcze mnie nie. W każdym razie y, mm -hmm. im podają na przykład, że, że, że to jest winą, dlatego oni nie chcą y, na przykład. Są przeciwko Kaźirodczym związ związkom, czyli brata na przykład z siostrą. A wtedy im się na przykład mówi, dobrze, a gdyby prawnie zmusić ich do y, chirurgicznej sterylizacji, czyli mogą być ze sobą, ale nie mogą mieć dzieci. Czyli obala się ten argument, który oni podali. Mhm. Większość zdecydowana ma po prostu tak, że znajdzie następny, bo im się moralnie to kłóci. No tak, jesteśmy tak wychowani. Tak, jesteśmy tak wychowani, po prostu i moralnie sama, na samą myśl, że brat z siostrą. To będziemy się przed tym bronić. I to mhm. niekoniecznie jest coś złego, tylko warto sobie uświadomić, że każdy z nas ma coś takiego, i bardzo często te osoby, które są antyszczepionkowcami, swoje moralne poglądy łączą z, z tym, co prezentują w sieci, na przykład, i próbują to tylko uargumentować naukowo. Ja wiem, że to strasznie zabrzmi, ale te osoby są nienawracalne przez to. Bo my, my im powiemy, że Andrew Wakefield brał pieniądze i oszukiwał na przykład tej publikacji, która pokazuje związek z autyzmem, mm -hmm. to oni powiedzą: no to proszę, to mamy rtęć w szczepionkach. My im pokażemy, że rtęć w szczepionkach jest bezpieczna, to oni powiedzą, że ale tam są rzeczy, których nie ma na przykład wypisanych i one są szkodliwe. I ale dyskutuj. to jest, wiesz co, Dawid, w ogóle taka dyskusja, jaką Ty teraz przedstawiasz? Ja nie lubię takiej dyskusji, szczerze mówiąc, bo to jest dyskusja na zasadzie obalania argumentów, że tych, co oni mają na nie, ale ja bym w ogóle nawet. Jakby o tym nie dyskutował, tylko zaczął przede wszystkim od tego, akurat mówię o tej konkretnej mm -hmm, dyskusji takie? tutaj. Ja bym powiedział: dobrze, macie swoje argumenty przeciw, okej, okay, możecie sobie je mieć, ale nie rozmawiamy teraz o tym, tylko popatrzmy za argumentami za. Dlaczego tylko dlaczego się bronić, tak? Dlaczego nie pokazać po prostu argumentów. Za tym, tak jak wspomniałeś, 100 milionów ludzi umiera na Ale ja dzięki, temu, dzięki temu, że teraz mamy szczepionki, to pewne choroby w zasadzie, które był z, nim duży, był z nimi duży problem, one w zasadzie nie istnieją teraz. Tak? To ja ci powiem dlaczego. Tak. Dlaczego ja tak uważam. O. Gdyż, ponieważ, że tak. ta dyskusja przeniosła się na tyle do opinii publicznej, że ludzie są zapraszani do telewizji. I w telewizji staje osoba, która prowadzi badania nad bezpieczeństwem szczepionek, i ona mówi, że mamy tutaj próbę badawczą, nie wiem, pół miliona ludzi, jak w Danii, mhm. a naprzeciwko nich siedzi kobieta, której dziecko ma na przykład porażenie po szczepieniu. I to jest ta jedna osoba na dwa miliony, która ma bardzo ciężki, niepożądany odczyn poszczepienny. I my widzimy tragedię jednostki i płacz tej matki przeciwko zimnym liczbom naukowca, który, który mówi, że jest, mu jest przykro. Ale jeżeli ta jedna osoba na dwa miliony będzie miała taką reakcję, to jednak z tych dwóch milionów my tam 10 tysięcy uratujemy przed śmiercią. Mhm. I tej, tej śmierci, której nie widać, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, a widzimy. Ja może dlatego, że jestem naukowcem, to inaczej dla mnie właśnie liczby przemawiają. I teraz to, o czym mówisz. No właśnie, wy... ja też zawsze tak miałem, to... a potem zacząłem robić filmy do internetu. I się zmieniłeś. I zaczą... Znaczy, to nie jest tak, że ja w ogóle odrzucam te argumenty drugiej strony. Tylko po prostu wyobrażam sobie, jakimi kategoriami myśli mój. Przeciętny widz, który okay. może nie wiedzieć na przykład, jak się prowadzi metodykę badań nie, to, to naukowych. Jest, to jest Dawid dla mnie o tyle jakby fascynujące, że mamy sytuację teraz, analogia mi się taka nasunęła. Mamy sytuację z transportem. Mamy bo to mi, chciałem o tym powiedzieć, jak mówiłeś o tych elektrowniach, nie? Gdzie tą elektrownię postawić? Czy tam co ludzie powiedzą na temat tak. elektrowni. Mamy sytuację z transportem. Mamy transport lotniczy, mamy transport samochodowy, kolejowy i tak dalej. I teraz mamy transport lotniczy, który jest transportem e, najbezpieczniejszym statystycznie, ale w momencie kiedy jest wypadek, najczęściej wszyscy giną. I teraz mamy szczepionki, które ratują mnóstwo ludzi i są bezpieczne, ale są nie, bezpieczne, są nie są doskonałe. Nie są doskonałe i statystycznie też znowu jakiś niewielki promil, promil. Nie, nie chcę tutaj rzucać cyframi, bo po no, prostu nie wiem. To ja podpowiem, że jeżeli liczy się śmiertelność szczepionek, Aha. to to jest nieobliczalne. Jest, jest tak mała. Jest tak, tak mała, że jest nieobaczana. No I teraz y, to jest dla mnie po prostu fascynujące, że teraz pomimo tego, że co chwilę, znaczy co chwilę, co jakiś czas mamy wypadki lotnicze i one się wydarzają, to ludzie dalej latają samolotem. Natomiast gdzieś tutaj, tak jak mówisz, w, w, w argumentach pojawia się i y, 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 mówimy tyle i tyle, tyle, to, a tyle osób w wyniku szczepionek, i to, i to przemawia do ludzi. A tutaj mamy tyle to a tyle szczepionek, e, przepraszam, osób zostało uratowanych albo w ogóle nie zachorowało dzięki temu, że mamy szczepienia, ale ktoś jeden, dwa, trzy, mhm. tak jak mówisz, niewielka ilość osób jednak jakieś powikłania mogą z tego powodu mieć, to zacznijmy ruch antyszczepionkowy. No to może zastanawiam się, dlaczego nie ma ruchu anty... Antylotniczego, na przykład. Wszyscy jeżdżą samochodami, gdzie, gdzie śmiertelność jest dużo większa w przypadku w przypadku transportu yy, samochodowego. Tak? A propos analogii, no jaka mi się właśnie, Tak, to moglibyśmy zrobić w ogóle osobny odcinek o takim sposobie. Bo to są problemy, to nie są problemy z tymi ludźmi. Ja od razu mówię, że ja do antyszczepionkowców nic nie mam. Ja mam dużo zastrzeżeń do ich argumentów, ale to jest wynika z niedoskonałości ludzkich mózgów i to nie jest tak, że mój mózg jest doskonały, ja po prostu pozjadałem coś tutaj, tylko. A... Każdy jest z nas niedoskonały. Zróbmy odcinek o szczepionkach. W sensie podcast. Podcast? Pogadajmy o tym o szczepionkach. Wiem, że ty zrobiłeś odcinek o szczepionkach. Jeszcze jeden zrobię. I oglądałem to, i mo tutaj możemy sobie o tym podyskutować, albo o... no, Bo twoje dzieci są szczepione. Oczywiście. No. Oczywiście. To może chodźmy na rower. Dobrze. Chodźmy na rower. Pamiętasz, ile Frum uciekał na tym 19 etapie, 18 etapie Giro? 80 km. 80 km jechał sam. Niedługo zaczyna się Tour de France, i mam nadzieję, że niedługo uda mi się zaprosić innego fana kolarstwa z mojego najbliższego otoczenia. Czytaj mojego brata Adama, którego niektórzy znają jako Renifera, niektórzy jako grupę CH2 z filmu o spektroskopii w podczerwieni. I z nim chciałem troszeczkę porozmawiać o, o takim aspekcie sportowym też, spróbować trochę nauki do sportu przemycić, bo jakby nie patrzeć, mi jest to bardzo bliskie, mu też jest bardzo bliskie. I zaraz się zaczyna Tour de France. Super wyścig, który mam nadzieję będzie bardzo ciekawy. Równie ciekawy co Giro, które na pewno nie zawiodło w tym Mam nadzieję, roku. że będzie równie ciekawy, ale obawiam się, ja obawiam się, że się nie obawiam. będzie. Ja, obawiam, ja też się obawiam, ale, ale... chciałbym, ale chciałbym, żeby. Jacek, był... Nadzieja umiera ostatnio, nie zabijajmy jej wcześniej, bo. Tak jest. 80 km Fruma na przykład, to jest nic w porównaniu z tym, co się działo na, na Giro w 40-tych latach. Okay. Na, 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 w Tour de France w 40-tych latach. Mhm. Na przykład. Był taki Francuz Albert, Albert Bourlon, który uciekał i dojechał do mety przed peletonem przez 253 km. Ale nie mieli słuchaweczek. Sam. Sam. Jechał przed I teraz miała miejsce moja 15-10 minutowa wypowiedź na temat tego, jak w 2006 roku miała miejsce najdłuższa ucieczka w wyścigu Tour de France, która wyłoniła zwycięzcę tego wyścigu, bo dzięki tej ucieczce rzeczywiście ta osoba, która wygrała, ten wyścig wygrała. No ale po przesłuchaniu tego wszystkiego uznałem, że lepiej będzie, jeżeli wrzucę to jako osobny fragment, także jeżeli interesujecie się kolarstwem, to możecie szukać Osobnego materiału o tej moim zdaniem rekordowej ucieczce, która już nigdy nie zostanie pobita. Ucieczce, która dała zwycięzcę Tour de France w 2006 roku. Spoiler, wygrał Oscar Pereiro, który na 13 etapie przejechał prawie pół godziny przed peletonem. A potem było już tylko ciekawiej. Także tutaj po prostu przejechaliśmy przez ten fragment, który będzie wycięty i wrzucony jako osobna dygresja, osobna historyjka. Po prostu nie wszyscy muszą być fanami kolarstwa, a ci, którzy nie znają kolarskich realiów, mogą się po prostu tym fragmentem trochę nudzić. I już za chwilę dalsza część dzisiaj programu. Dzisiaj jest bardzo taki, takim niechlubnym przykładem w historii kolarstwa. To jak ty o tym rekordzie nie do pobicia, to może ja o swoim w sensie. O moim pomyśle. To znaczy. Maratońskim. Że? No. W zeszłym roku to było. W zeszłym roku firma Nike spróbowała na torze Monza. we Włoszech. We Włoszech, na torze Formuły 1. Dlaczego akurat na torze Formuły 1? Dlatego, że są tam długie i łagodne zakręty, po to, żeby biegnący zawodnicy nie tracili prędkości właśnie na zakrętach. I przygotowała cały setup. Specjalnie po to, żeby poprowadzić jednego człowieka, żeby pobiegł maraton jako pierwszy człowiek w historii poniżej dwóch godzin. Spoiler, nie udało się, zabrakło 25 sekund. Mhm to znaczy 26 tak naprawdę, bo to było 2 godziny 25, czyli 26 sekund, żeby ten rekord... Czyli yy, pół sekundy na kilometr gdzieś. Powiedzmy. Yy, pytanie, czy to nie była tak naprawdę, bo kiedyś się nad tym mocno zastanawiałem, czy te 25 sekund może się to wydawać nam yy, niczym tak naprawdę w tym Tam momencie, to ale to, to jest teraz, to jest, to jest i dużo i mało, bo teraz pytanie, czy to tak naprawdę nie była akcja marketingowa yy, ze strony Nike po, po to, żeby to zrobić... Znaczy, to, to że To, że była ta akcja, może inaczej. Że to nie było celowe, że oni tego rekordu nie pobili. E, o to, teorie spiskowe, podoba mi się. Po to, żeby zrobić y, na przykład następny taki event, um, żeby na przykład Ani, tym boi, razem Ani, Ani, nowe aniusz... buty, nowe buty. Ale Adidas to zrobił pierwszy? E, ale Adidas też z tym startował i właśnie nie wiem, gdzieś to się wyciszyło, wiesz, jakoś ta sprawa. Bo wiem, że to było breaking tu właśnie na miało i Adidas miał swój, swój taki, jakby cały. Szukam dobrego słowa. Co? Program. P program, powiedzmy, taką całą or organizację i, ta i tak dalej, wszystko w tym kierunku szło. Yy, to było bardzo ciekawe, bo tutaj pozwolę sobie yy, dwa słowa może na ten temat. Yy, otóż yy, tych okrążeń było... Kurczę, no zabij mnie, nie pamiętam. Z 15. Osiem? Nie, zaraz. To jest 5 będzie? kilometrów ma ten tor chyba. No, chyba, że on, jakoś że inaczej nie... poprowadzono właśnie, może zaraz, było. No Tych okrążeń było kilka, może kilkanaście. Yy, wyścig wystartował, to było na wiosnę o godzinie 6 rano, po to, po to, żeby było jeszcze chłodno, żeby nie było wiatru, i teraz to jest najciekawsze. Zawodników było trzech, którzy mieli, którzy mieli ten rekord pobijać. Oni biegli w odpowiedniej formacji. Przed nimi jechał samochód. Tu akurat ciekawa elektryczna Tesla, gdzie był wyświetlony czas, w jakim biegnął. Za, za tym samochodem była wyświetlona w formie takiego trapezu linie, na, linie laserowe na, na jezdni i pacemakerzy, którzy rozprowadzali i osłaniali od wiatru tak naprawdę tych głównych zawodników, zmieniali się co okrążenie i właśnie formowali taki, taki trapez, taki tru, trapez, trójkąt, coś takiego po to, żeby tylko te warunki były jak najlepsze. Wygląda to niesamowicie. są dokumenty na YouTube tam bodajże przez National Geographic, polecam. Bardzo fajnie i ciekawie się to ogląda. Swoją drogą, tak już abstrahując od tego, dla mnie to jest po prostu jakiś obłęd. Oni biegli w tempie poniżej 3 minut na kilometr. Przeciętny człowiek, który nawet trochę biega, myślę, że jest w stanie przebiec. Nie wiem, 700 metrów. 700 tam. metrów, może do kilometra, jeżeli ktoś nawet tam całkiem nieźle potrafi biegać, w takim tempie, a oni biegli przez dwie godziny. Oni biegli przez dwie Słuchaj, godziny dobrze, że mówisz o bieganiu, bo nam tutaj zagartyka, a ja koniecznie chciałem jeszcze chociaż wspomnieć o jednej rzeczy. Moim zdaniem rekord nie do pobicia. Także nie wiem, czy to, kończąc, już nie wiem, czy to będzie pobite, czy te dwie godziny rzeczywiście zostaną złamane. Ty znaczy, Zresztą zrobię się ten odcinek. I możliwe, że to kiedyś nastąpi, ale to już jest tak duży wysiłek. Tak, tak. Na pewno nie w takim oficjalnym maratonie, podejrzewam. I nie szybko. I nie Jeżeli szybko. w ogóle, to nie szybko. Słuchaj, znasz Maritę Koch? Słyszałem. Ja sobie przygotowując się do tego odcinka, przeliczyłem, porównałem To o ten ile... złoty okres nerdowski. Tak, kiedy na, napompowane testosteronem czy sterydami kobiety w ciąży pobijały rekordy świata. I Marita Koch jest rekordistką świata na 400 metrów. Jeżeli się porówna proporcjonalnie. Czasy rekordu świata mężczyzn i kobiet, to pomijając 100 metrów, gdzie tam jest duża rola startu wyjścia z bloków, to na 400 metrów różnica jest najmniejsza. Mhm. Na 400 i na 3000 i o tym za chwilę. Marita Koch pobiegła 400 metrów 47 sekund i 60 setnych 6 października 1985 roku mhm. i od tamtego czasu ten rekord jest niepobity. O skali tego dopingu jaki wtedy był, bo to nie ulega wątpliwości. NRD miał swój narodowy, prowadzony przez i program dopingowy. Niech świadczy fakt. Jacek, kto jest rekordistą na 100 metrów u mężczyzn? No teraz Usain Bolt. Na a? 200 Usain Bolt, na 400 Nikenka. Ale na 100, tak? Na 100 tak, Usain na 100. też jest, nie? Bo tam, był, tam była ta sprawa z Benem Johnsonem bodajże z lat 90., tak, kiedy on mu też był zabrali na mu na, za doping. Później był chyba Carl Lewis, tak? Też dosyć długo. Maurice no. Green. Michael Johnson, czy no tylko na 200? Na 200. Aha. Słuchaj, powiem ci tak. I to myślę, dobrze oddaje sytuację, dlaczego pewne rekordy nie będą pobite i dlaczego coraz silniej w Międzynarodowej Organizacji Lekkoatletycznej lobbuje się za tym, żeby wykasować rekordy sprzed, z tej ery sprzed upadku muru berlińskiego. Gdzie Najstarszy, nie było tak dokładnie, tak. Na, na 100, 200, 400 metrów, czyli dystanse sprinterskie, wszystkie rekordy świata u mężczyzn są po 2009 roku. U kobiet, uwaga, wybiła nam godzina, także po prostu dokończymy temat i, i może innym razem. Mm -hmm. U kobiet, czyli u mężczyźni, każdy rekord sprinterski po 2009 roku. U kobiet wszystkie sprzed 1989. Przypadek? Nie sądzę. Przypadek? Jacek, słuchaj, ja mam wrażenie, że po prostu jak upadł mur, mur berliński, to kobiety zapomniały, jak się szybko biega. Można by, to, można by to tak zinterpretować. Ja mam wrażenie, że w Ale to wrażenie, kiedy, tak? Bo ja ci powiem, jaka jest skala tego rekordu Marity Koch. 4760. Tylko pięć kobiet w historii zbliżyło się do niego na mniej niż sekundę. Tylko 11 razy te kobiety tak biegły, z czego jest 13 czasów poniżej w ramach sekundy od rekordu świata. Ale się zrobiły i nie chce im się tak. biegać po prostu. No to... no. Jacek, 13 czasów w granicach minuty, 6 razy Marita Koch. 6 razy. 6 razy z tych 13 czasów. 5 kobiet się zbliżyło na mniej niż sekundę. Jak będziesz ten podcast wrzucać, to mógłbyś wrzucić jej zdjęcie. z jej Na pewno dam kresu. linka, bo, ja nie, bo to do, do pobrania będzie dla niektórych, hmm. także w opisie w go na pewno będzie zdjęcie. Ona bardzo męsko wyglądała. Pomijam oczywiście to, że te kobiety naprawdę zachodziły w ciążę na czas zawodów po to, żeby poddać się aborcji, bo w początkowym, w pierwszym trymestrze organizm kobiety jest przygotowany na ogromny wysiłek związany z ciążą. Albo biegiem, na przykład. Tak. Jest, jest przygotowany na, na ogromne siłę. Tak. Siły. tak. No, na o. ciąże się szykuje, ale jak przyjdzie pobiec rekord świata na przykład na 400, no to nie zaszkodzi. No tak. A potem te ciąży były przerywane. Obłęd po... obłęd po prostu. Siódmą najszybszą czasy. kobietą świata dopiero jest ktoś, kto biegał w tym stuleciu. Siódmą siódmą, na 400 metrów, a w tej dekadzie 17. Alison Felix. Dla porównania osiemnasta jest Irena Szewińska z lat 70. No proszę. I, I ta siódma kobieta no to jest sekunda i 10 setnych do rekordu świata. I to jest bieg e, właśnie w tej epoce, kiedy już przechowuje się i próbki krwi i moczu na wieczność. Czyli, jak, czyli raczej to nie zostanie powite. Tak. Tu, tu się możemy zgodzić, nie? Tak. Najlepszy, najlepszy wynik w zeszłym sezonie lekkoatletycznym u kobiet 49-46, czyli praktycznie dwie sekundy od rekordu świata. Co przy 40 sekundach to jest całkiem spory odsetek, 47. Natomiast ja mam dla ciebie, Jacek, na sam koniec historyjkę, którą naprawdę chciałbym zakończyć, bo ona też jest związana z biegami. Mm -hmm. Ja ci będę czytał, y wiem, że 77 twój rocznik jest najlepszy, ale ja ci będę czytał najlepsze czasy w tym momencie, jakie były osiągnięte przez kobietę w danym roku kalendarzowym na 3000 metrów. Na 3000 metrów. Od 88 roku. Rok 88, 826. Rok 89, 838. Mm -hmm. Rok 90...

Junxia. I teraz yy, ja zrobiłem mały research o, o, tym, o tym wydarzeniu, które miało miejsce. Rok 93 to jest najbardziej cudowny rok, i to jest nie do pobicia. I ja nie mówię o rekordzie, że on jest nie do pobicia, bo on jest prawdopodobnie coś z jest nie tak jak zauważyłeś. Tak samo jak z rekordem Maritykowi, i to są rekordy nie do pobicia, dla zro... dla... najprawdopodobniej. Mhm. Moim zdaniem. I się chyba zgodzisz w tym wypadku, że one tu pasują. Zdecydowanie tak. I rzeczywiście warto dodać, że w 1995 roku ta Chinka Wang Yunxia podpisała list, w którym obwiniała swoją federację, jeżeli możemy tak powiedzieć, albo zwracała uwagę swojej federacji, że nie można jej traktować jak myszy laboratoryjnej. Co rzeczywiście rzuca bardzo duży cień podejrzeń na to, że wówczas Chinki były regularnie poddawane jakiemuś systemu dopingowemu. Niemniej jest ona włączona przez Światową Federację Atletyczną do galerii sław swojej dyscypliny, pomimo, że skończyła karierę w 1997 roku, mając zaledwie 24 lata, czyli teoretycznie przed szczytem swoich możliwości. A, i pewnie niektórych to interesuje, tak ma medale olimpijskie, złoto z Atlanty na 5000 metrów i srebro na 10 000 metrów. Wang Yunxia y Ustanowiła rekord świata w biegu w Pekinie, na Mistrzostwach Chin w 1993 roku. I teraz ciekawostka: w ciągu tych, tej imprezy w sumie cztery Chinki zeszły poniżej 8,20. Może krótszy dystans? Może źle zmierzono? Nie, bo potem w innych biegach też zeszły. Ale tylko w tym roku. Ani wcześniej, ani później. Wszystkie się nagle przestawiły z 1500 metrów na dłuższe dystanse. I jeszcze jedna Chinka pobiła ówczesny rekord świata. Na, na, na Mistrzostwach Chin padło pięć wyników lepszych niż ówczesny rekord świata. Mhm. Ta Yung Wang pobiła najpierw był pierwszy półfinał rekord świata, potem ona pobiła znowu i w finale znowu pobity rekord świata. Ale tego jest mało. Ona w tym roku pobiła też rekord świata na 10 kilometrów, który dopiero dwa lata temu został wymazany w tym sensie, że ktoś pobiegł szybciej. Pobiła rekord na 10 kilometrów Jacek o 42 sekundy. A nigdy wcześniej nie biegała 10 kilometrów. Dla mnie to nieczyste. Mrozi krew w żyłach. Co więcej, ona w ciągu tego roku trzy razy pobiegła, trzy razy pobiła rekord świata. Raz ten rekord nie został wpisany, bo była druga inna Chinka pobiegła szybciej na 1500. Tak. Nikt nigdy nie pobiegł spoza Chin poniżej 820 i nawet w Chińczycy robili to tylko w roku 1993 z jakiegoś powodu chinki. Mhm. Także moim zdaniem. Zdecydowanie to jest rekord, który nigdy nie zostanie pobity i. i e, ciekawostka w ogóle. O to chyba świadczy najlepiej o skali tego, co się wtedy wydarzyło. Kiedy ona biła w rekord na 10 kilometrów, to ostatnie 3 kilometry biegła na 10 kilometrów. Czyli mając 7 w nogach pobiegła szybciej tak. niż rekord na 3 kilometry, który wtedy był. No to Dob, dobrze. Dobrze rozłożyła siły. Strasznie dobrze. Taki <grym> negatyw split zrobiła. Negative, Jacek to tak. są. To jest, to, to jest nasza wizja, drodzy słuchacze, tego, co, może, co można nazwać z czystym sumieniem rekordem nie do pobicia. Ja serdecznie mam, mam nadzieję, że się przyjemnie słuchało, na pewno przyjemnie się rozmawiało. Zdecydowanie tak. Mam głęboką nadzieję, że to nie był ostatni raz. Jeżeli chcecie, żebyśmy może wrócili do tego tematu, to koniecznie dajcie znać. Jeżeli Jacek ma wrócić, to też dajcie znać, jeżeli ja mam wrócić, to, to albo mam nie wracać, to też dajcie znać. Albo inny temat. Albo inny temat, na pewno no, można samym razem ty jakiś wybierzesz taki otwarty. Jeżeli miałbyś przyjść. O dużo fajnie. Ja jestem taki z motoryzacji średniej, ci mogę przytakiwać przy motoryzacji albo próbować zmienić temat na jakiś, który mi odpowiada. Natomiast, tak, bardzo bym chciał, żebyś jeszcze na sam koniec zostawił coś po sobie. Ja myślę w ogóle, że w poprzednim odcinku ogłaszam konkurs na, na logo i, i, naukowe, i wyłącznie naukowy bełkot kanału, na którym to wrzucam i podcastu osobno. Do dzisiaj jeszcze pewnie nie ma rozstrzygnięcia, więc podbijam temat. Można wysyłać propozycję, grafik do wygrania Są książki, które mam zdublowane, bo ktoś mi je przysłał. Książka Cesar Wszystkich Chorób, Harty Maherji i Sekretne Życie Drzew. Mm -hmm. Jedną nagrodę przyznaję a ja, drugą Monika. I, I to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że zostawimy was jeszcze z poleceniem czegoś dalej, co można by posłuchać. Jakiejś rzeczy, które na przykład powiedzą więcej o tym, czego my teraz słuchamy, oglądamy, robimy, czytamy. Co byś chciał polecić tym milionom słuchaczy w całej Polsce? Milionom słuchaczy w całej Polsce? Ja Zazdroszczę. Mam bite plany, Ja Zazdroszczę. mam ambitne plany, Jacek. Myślę, że radio ja Maryja powinno powoli być tutaj Nie, żarty na bok. Żarty na bok. Tak. <śmiech> <śmiech> Co Chcę ja bym polecić? To ja może lokalnie. Lokalnie trochę przypadkowo dowiedziałem się, że to jest. Kanał tutaj z Lublina. Polecę kanał WGR. Kolega Rafał jeździ na rowerze, jest informatykiem, z tego co rozumiem. Bardzo dobrze się go ogląda. Nie ze wszystkim się zgadzam, co on mówi, ale namawia do dwóch fajnych rzeczy. I ja to kupuję, i bardzo dobrze mi się to ogląda. Namawia do jeżdżenia na rowerze, i ma o tym wiedzę, opowiada o treningu i namawia do. Zrezygnowania z produktów odzwierzęcych. Mnie jako chemika bardzo to interesuje i nie powiem, że widzę w tym sporo, sporo racji. Także, jeżeli chcecie, a jednocześnie lokalny patriotyzm kolega jest z Lublina, także. Subskrybujcie, oglądajcie. Słaby jestem w tym. Dajcie łapki w górę, jak to, to było, ta Smash teraz... the like button. Aha, smash the like button. Niech będzie. Yy, to ja to od siebie mogę polecić, także wegaregę. Ja, ja od siebie mogę polecić kanał, który ostatnio zacząłem oglądać. Wiem, że to może być niepo niepopularne, ale ja będę to robił jeszcze wiele razy. Także mam taką jakąś listę. Zacząłem oglądać kanał, który prowadzi mój znajomy Karol Paciorek, który kiedyś był w lekkostronniczych i teraz ma kanał Imponderabilia, i on ma tam takie. Tematy, które zahaczają dosyć mocno o naukowe aspekty, ale on nie jest naukowcem, myślę, że się nie obrazi, jak tak o nim powiem, i ma takie świeże spojrzenie bardzo mocno humanistyczne na te rzeczy. No to ciekawe. I ona jest takie yy, Inne. rzeczowe, na tyle rzeczowe uważam, na ile no, na podstawie jakichś lektury książek, a nie publikacji naukowych. I, ale jednocześnie jest takie humanistyczne i pod takim kątem, gdzie na, ja na przykład w ostatnim etapie myślenia o czymś do tego dochodzę albo nigdy nie dochodzę, to on od tego zaczyna. I to jest takie dla mnie bardzo odświeżające. No spojrzałbym, bo my ścisłowcy jednak patrzymy w jakiś tak, tam sposób. Tak, tam oczywiście nie wszystko jest naukowe, ale bardzo często on gdzieś jest tam blisko. Widziałem odcinek o mózgu Einsteina i o tym, jak e, to, co się z nim działo po śmierci Einsteina, zamieniało się... W religię, więc no, ja na, tak na to nie patrzę. A akurat byłem świeżo po książce eksperyment, którą też mogę polecić, która w podobny sposób mówiła na sam koniec o mózgu Henrego Molajsona. To tyle. Ja nie będę dłużej przedłużał. Tak jak mówię, Jacek prosił o subskrypcję. Ja myślę, że tutaj sprawdzam inną rzecz, bo Jacek jeszcze nie ma Instagrama, ale ustaliliśmy, że sobie założy, żeby zobaczyć, ile od zera można dzięki poleceniu w kanale na, na kanale wyłącznie naukowy Bełkotu Czemu nie można spróbować? Wszystko zobaczymy. będzie w opisie i Jacek. I ja też, ja też bardzo proszę, bo mi po prostu głupio samemu, tak, żebyście mogli tam troszeczkę mieć. Dobrze. Dzięki, że się zdecydowali, że przyjechałeś dziękuję, w ten upalny dzień i się tutaj ze mną trochę spociłeś przy mikrofonie. No, nie, jeszcze... zabrzmia nie zabrzmiało to dobrze, że się spociliśmy przy mikrofonie. Spociliśmy się, bo jest gorąco, no jest 30 stopni. Styl, nie zabrzmiało to za dobrze. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To była duża przyjemność. Mam nadzieję, że nie ostatni raz. Dzięki. To do zobaczenia. Do usłyszenia.